Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się ogromnie, że jesteście Państwo z nami w tym Waszym przygotowaniu do rozważań nad, tak de facto biorąc, Księgą Apokalipsy, bo o niej mówimy już w kilku naszych wykładach. Mam zaszczyt dzisiaj poprowadzić Państwa po pewnym aspekcie Księgi Apokalipsy, którym jest jej profetyzm. Nie wiem czy państwo tak już jesteście bardziej może obeznani z księgami nawet Nowego Testamentu, kiedy je dzielimy, to na wzór Starego Testamentu mówimy o księgach tak zwanych historycznych, do których zaliczymy w Nowym Testamencie Ewangelie, Dzieje Apostolskie, o księgach dydaktycznych. Które stanowią z kolei listy, za zwłaszcza świętego Pawła, ale także te listy powszechne, pozostałe, i jest jedyna księga prorocka, i nią jest właśnie Apokalipsa. Ponieważ zaliczamy ją właśnie do literatury profetycznej, myślę, że nie zrozumielibyście Państwo do końca, gdybym, gdybyśmy może nie wyjaśnili sobie, na czym ów profetyzm Apokalipsy polega. I żeby jednak troszkę zgłębić to i zrozumieć, dlaczego Apokalipsę zaliczamy do ksiąg profetycznych, to musielibyśmy wpierw sięgnąć i zaraz to uczynimy do profetyzmu Starego Testamentu, byście mogli Państwo zrozumieć zakorzenienie Apokalipsy w. W całości tematyki biblijnej, bo przecież Apokalipsa należy do pism kanonicznych całej Biblii, czyli jest częścią, jakże niezwykle ważną, końcową częścią całego orędzia Boga do człowieka. Apokalipsa, która jest chyba najbardziej tajemniczą księgą całego Starego Testamentu, a zarazem wywołującą, nie wiem czy powiedzieć, proszę Państwa, strach, ale stawiającą nas na baczność bo jeżeli czytacie państwo apokalipsę czytacie o czasach które mają nadejść a te po pierwsze są nam nieznane a po drugie według tekstu apokalipsy wcale nie będą takie radosne Wcale nie będzie to takie miłe przejście z jednego świata do drugiego, kiedy świat się zacznie kończyć. Nie. Według ap apokalipsy, czyli tego, co jest nam wieszczone na przyszłość, a więc co stanowi jakąś cząstkę profetyzmu, będzie to ogromnie ciężkie doświadczenie dla całej ludzkości. Dlatego, żeby to zrozumieć, to może sięgnijmy troszkę w przeszłość, byście Państwo zrozumieli istotę profetyzmu która, tak powiem, przełoży nam się na, na Księgę Apokalipsy. Otóż czym jest profetyzm w Starym Testamencie? Dlaczego w ogóle prorocy się pojawili? Nie będę tutaj Państwa zarzucał dosłownie szczegółami. Za nocą bo byśmy raz mieli tutaj dobrych kilka godzin naszego wykładu, ale, ale chociażby parę spraw takich najważniejszych. Prorocy pojawili się w pewnym okresie historii Izraela jako odpowiedź Boga, na słabość królów, tak de facto biorąc, jako odpowiedź Boga na fakt, że królowie zaniedbali swoje zadania. Bo najważniejszym łącznikiem, może tak to nazwę, łącznikiem pomiędzy Bogiem a jego ludem, miał być w historii Izraela król. Król jest przedstawicielem Boga wobec ludu wtedy, kiedy naucza, bo to, je, to była funkcja królewska. I kiedy prowadzi ten lud? Kiedy, tak jak pasterz, zresztą nie jest to wcale, wcale żadnym przypadkiem, że w starożytności, nie tylko w Izraelu, ale wszyscy wielcy królowie Egiptu, Asyrii, Babilonii, kazali się nazywać czy nosili tytuł pasterzy. Zobaczcie, państwo, funkcja pasterza jest jaka? Prowadzić, chronić, żywić, umacniać. Nie wiem, co byście jeszcze Państwo mogli dodać, ale wszystkie pozytywne, to była rola króla. Ehm, otóż ci królowie w historii Izraela tejże roli nie spełnili. Zawalili tak de facto całą sprawę, zamiast prowadzić lud do Boga, stali się główną przyczyną odejścia tego ludu od Boga. W historii Izraela na pochwałę autorów Starego Testamentu zasługują niewątpliwie Dawid, Salomon, chociaż nie do końca, bo końcówka jego życia, gdybyście chcieli Państwo przeczytać pierwszą królewską księgę, rozdział 11, wcale nie była chwalebna. Bardzo dobrą notę zyskał również król Asa, król Jozafat, Ezechiasz o tyle o ile i wreszcie król Jozjasz. Pozostali królowie to było dno. To było dno, proszę Państwa, jeżeli chodzi o siłę wiary. I ja tylko wspominam królów z dynastii Dawidowej. Nie mówiąc już o królach, którzy rządzili Królestwem Północnym Izraela. Nie wiem, czy tak trochę historię Państwo sobie przypominacie. Izrael po śmierci Salomona niestety pękł, jako jeden organizm państwowy pękł. Królowie z dynastii Judy. Którzy byli wyznaczeni niejako przez Pana Boga do prowadzenia całego ludu Izraela, ostatecznie rządzili tylko Królestwem Południowym, czyli właśnie Królestwem Judzkim, podczas gdy całe Królestwo Izraela należało do zupełnie innych ludzi. Żaden z nich nie zyskał pozytywnej oceny autorów biblijnych. Właśnie najbardziej królowie przyczynili się do tego, że bałwochwalstwo, czyli atak, Kłamstwa na pierwsze Boże Przykazanie, na przekazanie Dekalogu. Państwo pamiętacie, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną przecież, nie? Ci królowie zwiedli swój lud, który poszedł za nimi oczywiście, przecież wiara w Izraelu nie była wcale ugruntowana. No i ci królowie swoje zadania zupełnie odwrócili. I w tym momencie Bóg musiał. Znaleźć jakąś odpowiedź na tęże sytuację, na sytuację permanentnego odwracania ludu od siebie. A więc, gdy ten lud żył w wałwochwalstwie, żył w największym kłamstwie. I tę funkcję zaczęli spełniać prorocy, czyli powołani przez Boga ludzie, których wybierał on zupełnie arbitralnie jedni byli bardziej wykształceni, drudzy mniej jedni pochodzili ze środowisk bliższych królowi, inni kompletnie nie, bardzo różnych ludzi których najważniejszym zadaniem było była walka o prawo Boga do serc swojego ludu. Bardzo trudne zadanie. Proszę państwa, mówimy o prorokach. Zapewniam was, nikt z was, jak również ja, nie chcielibyśmy tej funkcji pełnić. To była funkcja niezwykle trudna w tym codziennym spełnianiu, bo któż czy, czy inaczej, komuż jest łatwo mówić królowi samemu, ty źle postępujesz? Jeżeli macie nad sobą, proszę Państwa, dyrektorów, zarządców i tak dalej, którym musielibyście powiedzieć prawdę w oczy, a są Waszymi zwierzchnikami, nie wiem, czy byłoby Wam łatwo, bo się od razu spodziewacie konsekwencji. Oni to mieli. Tak, oni to mieli. To byli ludzie ogromnej odwagi, czasami mniejszej odwagi. Natomiast Bóg ich absolutnie do tego zobowiązał. A więc ich funkcja była bardzo trudna. Najważniejsza funkcja proroków to jest mówić w imieniu Boga. To była ich funkcja. Proszę Państwa, tak w skrócie mówiąc nie? dzielimy proroków w historii Izraela na dwie epoki ich, ich występowanie. Krucjalną datą historii Izraela jest rok 587. Nastąpiło coś, co było największym chyba w historii Izraela wstrząsem w, cał w całokształcie jego wiary. Tej wiary, którą właśnie cały lud idąc za swoimi królami doprowadził prawie do śmierci. Do takiego rozpowszechnienia bałwochwalstwa, że. Ta wiara właściwie przestała istnieć. Bóg ostrzegał ten lud przez proroków: Nie idźcie tą drogą, wracajcie do wierności mojemu przymierzu. Temu przymierzu, które, jeżeli jest mowa w Biblii o przymierzu, to ewidentnie chodzi o przymierze synajskie, zawarte przez Mojżesza na górze Synaj, kiedy wychodzili z Egiptu. Kiedy ten lud szedł do swojej ziemi, tam zostało to przymierze zawarte. I tam zostały podane wszystkie prawa, którymi ten lud miał się kierować i które następnie w przeciągu kolejnych wieków ten lud łamał. Ale właśnie z powodu królów. Prorocy ostrzegali: wracajcie do wierności temu przymierzu. Wracajcie do przymierza, które pozostawił wam Mojżesz, które zawarł pomiędzy Wami a Bogiem właśnie On, podając Wam Prawa y, zapisane nie tylko w dekalogu, ale w całym pięcioksięgu. No niestety lud tego nie zrobił. Prorocy, ta misja proroków była nie tylko trudna, ona niestety była bezowocna. Nadszedł rok 587, zapowiadany przez proroków jako rok wygnania do obcej ziemi. W tym w to roku załamała się tak de facto wiara Izraela, która była budowana na trzech filarach podstawowych trzech filarach. Filarem pierwszym to była dynastia królewska. Dynastia królewska, której twórcą był Dawid. Dawid, jak Państwo wiecie, był uważany i jest uważany w Biblii, <coughs> przepraszam, za. Wzorcowego króla wiernego Bogu. O, miał swoje grzechy, Państwo wiecie, zwłaszcza Batrzeba. Ileś tam spraw miał na swoim, na swoim y, 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 koncie. Natomiast mimo wszystko jest w Biblii uważany za taki prototyp władcy wiernego Bogu. Na, dlatego jemu dał Bóg obietnicę, że jego dynastia będzie na tronie wieczna, że będzie zawsze trwać na tronie Izraela czyli w Jerozolimie. Chodzi o tekst drugiej księgi Samuela, rozdział siódmy, wersety, o ile się nie mylę, chyba od 8 do 16. Zobaczcie sobie państwo, przeczytacie Bóg daje mu obietnicę. I e, pamiętajcie klutej obietnicy: twój tron będzie utwierdzony na wieki. I w tym momencie, kiedy oni wiedzą, że ten tron Izraela jest zapewniony dla dynastii Dawida, no to znaczy, że nasze państwo też będzie wieczne. Uspokoili się zbyt mocno. Drugi element wiary to jest świątynia. Świątynia, którą zbudował Salomon, syn Dawida. Dawid przygotował, jak Państwo pamiętacie, dosyć spore materiały. Ta świątynia powstała. To już jest pierwsza księga królewska. Możecie sobie początek przeczytać. I ta świątynia, w której Bóg złożył. Tak bym powiedział w cudzysłowie trochę swoją obecność poprzez obecność Arki Przymierza. I ta świątynia też miała trwać wiecznie. Bóg zapowiedział Salomonowi, że w tej świątyni będzie mieszkał na zawsze. A więc mamy drugi element wieczność, nie tylko dynastia, ale mamy świątynię. Element trzeci fundamentalny to jest ziemia obiecana, właśnie ziemia, która została dana już patriarze. Izraela, czyli Abrahamowi, bo to jemu Bóg przyrzekł. Siedemnasty rozdział Księgi Rodzaju o tym wspomina, że przymierze, które Bóg zawiera z Abrahamem, które dotyczy potomstwa Abrahamowego, którym jest cały Izrael, oraz ziemi, że na tej ziemi będą mieszkać na zawsze. I widzicie Państwo, jakim, jakie, jak bardzo ważną sprawą były te trzy filary wiary Izraela. Ziemia, świątynia, Dynastia. Tak trochę odwróciłem Wam kolejność, ponieważ gdy nastał rok 587, wszystkie trzy filary zostały nagle zburzone. Zburzone. Ostatnim przedstawicielem dynastii Dawidowej był król Sedeciasz, który został wygnany, niestety wpierw oślepiony przez króla Nabuchodonosora, Babilończyka. Tak, żeby już nie widział, to prorok Jaremiasz mu to zapowiedział, nie będziesz widział ziemi, do której będziesz wygnany. On został oślepiony w straszliwy sposób i już po nim więcej nie mamy króla w Izraelu. Dynastia została wykończona. Drugi filar wiary, świątynia, została zburzona. Ruiny w niej pozostały. I trzecie, naród został wygnany z powrotem do niewoli. Nie do Egiptu, ale do Babilonii. Został wygnany w całości, bo północne Królestwo Izraela to 150 lat wcześniej, w roku 722 Izrael Północny został wygnany już do Asyrii, natomiast Królestwo Judzkie 150 lat później do Babilonii. I nie mamy narodu na własnej ziemi. Tam zostały niedobitki, co prawda, ale główny trzon narodu został wygnany. I zobaczcie Państwo, trzy fundamenty wiary Izraela padły. I w tym momencie zaczęto zadawać sobie pytanie, co z nami zrobił Bóg? Dlaczego pozwolił, że mimo jego obietnicy, że dynastia będzie wieczna, że świątynia będzie wieczna, że my będziemy przebywać na naszej ziemi, nagle wszystko się odwróciło? Troszeczkę Wam to może szeroko opowiadam, ale mam nadzieję, że bardzo Wam się przyda to, byście zrozumieli całą całą siłę walki proroków o zachowanie wiary tego ludu całą siłę walki ponieważ prorocy usiłowali permanentnie ratować ten naród a żeby to do czego zobowiązał się Bóg było wykonane ale zauważacie państwo że te obietnice ze strony Pana Boga były uwarunkowane jednak wiernością Wiernością Bóg zatrzymał sobie prawo karania. I jeżeli ten lud nie będzie mi wierny, będę go karał rózgą. I ta rózga okazała się szalenie bolesna szalenie. Bóg oczywiście nie złamał żadnej z tych obietnic, proszę Państwa. Nie. Ale ja Wam nie mogę już iść w tym kierunku, by Wam to do końca wyjaśnić, chociaż jest to arcyciekawe, ale nie o tym mamy mówić. To nie wiem, jak długo by ta konferencja nasza trwała. Natomiast, natomiast chcę Wam powiedzieć właśnie, czy zwrócić uwagę na to, abyście zwrócili Wy uwagę na, na tę ogromną pracę, jaką mieli do wykonania prorocy. Ci przed rokiem 587 Walczyli o wiarę. Ci po roku 587 mieli za zadanie zachować w narodzie wiarę, która została wstrząśnięta. Ten naród był bliski w ogóle utraty wiary, ponieważ zwątpili w siłę swojego Boga, z powodu właśnie wydarzeń tego jednego roku. Otóż prorocy przed wygnaniowi. My, my ich tak to, to trochę technicznie w biblistyce nazywamy. Prorocy przedwygnajowie, czyli do roku 587, występowali w całej historii Izraela takim pierwszym klasycznym prorokiem, to jest niewątpliwie Samuel. Samuel, chociaż zauważylibyście Państwo, gdybyście ściśle tak czytali Biblię, to. Już nawet Abraham był nazywany prorokiem, Mojżesz jest nazywany prorokiem, ale to są tylko takie nazwy reprezentacyjne, bo prorok jako ten, który przemawia w imię Boga, robili to wszyscy. No więc oczywiście wielki patriarcha rodu też musiał być prorokiem, Mojżesz, który przemawiał w imię Boga, też powinien być prorokiem, ale klasycznym, pierwszym prorokiem, którego najważniejszą funkcją była obrona prawa. Mojżeszowego przed niewiernością króla to jest Samuel, ponieważ już Saul, pierwszy król Izraela zaczął odstępować od wierności. Dawid dochował tej wierności generalnie, grosomodo dochował. Salomon też, ale potem zaczął się już tylko zjazd w dół. A więc po Samuelu mamy takich proroków jak Natan, jak Gad, o nich też Państwo przeczytacie, to akurat w pierwszej i drugiej księdze Samuela, zwłaszcza Natan jest bardzo wartościowy, tutaj jest bardzo ważna funkcja proroka, tak zwanego urzędowego, on był powołany co prawda przez króla, ale został też powołany przez Boga. Ja to była też jedna, baz, jedna z trudniejszych funkcji, kiedy musiał przemawiać przeciwko Dawidowi, który go powołał. Bardzo odważny człowiek Natan. Dwunasty rozdział pierwszej księgi Samuela. Przeczytajcie sobie tę jego śliczną przypowieść o, o owieczce. To nie było łatwe dla niego, ale idziemy dalej. Znajdziecie Państwo w Starym Testamencie proroków, których ksiąg nie mamy. Na przykład prorok Szemajarz, czy prorok Iddo. Oni żyli bardzo wcześnie, mniej więcej w X, w X wieku historii Izraela. Potem macie prorok, prorok o, na, o imieniu Hanani, prorok Azariasz, prorok Jechu. Nic po nich nie pozostało, ale są wzmianki w późniejszych księgach, na przykład w II Księdze i tak itd. Potem macie bardzo ważną postać proroka Eliasza, ale ten nie był w królestwie judzkim, tylko w królestwie Izraela. On niesamowicie walczył, niezwykłej odwagi też człowiek, walczył z królem Ahabem okropnym królem w historii Izraela. Okropnym królem. Pierwsza królewska, możecie sobie poczytać Państwo od 17 rozdziału, ile ten król zła narobił. Jak on zaszczepił północnemu królestwu Izraela bałwochwalstwo, to chyba żaden król nie zrobił tyle zła, co on. Więc to był prorok Eliasz. Jemu współczesny był prorok Michał, syn Jimli, a potem uczeń Eliasza, czyli prorok Elizeusz. To są takie znane postacie, Później już mamy proroka, pierwszego bardzo ważnego proroka, chociaż jego księga może nie jest naj, największa, ale to jest prorok Amos. Ponieważ prorok Amos to jest pierwszy z proroków, który księgę po sobie pozostawił, pozostawił, bo po Eliaszu i po Elizeuszu i tych wcześniejszych prorokach, także po Samuelu, nie mamy nic. Samuel nie napisał. Księgi jest księga o nim, ale nie jest to księga proroka Samuela żeby on to pisał. Tak samo Eliasz, Elizeusz nie pozostawili po sobie, natomiast Amos tak. Amos jest pierwszym prorokiem, to jest tak mniej więcej połowa VIII wieku. Potem y, mamy proroka Ozeasza, który był prawie jemu współczesny, chociaż nie wiem, czy się znali, ale występowali razem. Natomiast w Królestwie Judzkim w tym momencie macie wielkiego proroka Izajasza, y, a także macie proroka Micheasza, który również był w, właśnie w Królestwie w królestwie Judzkim. To jest też mniej więcej połowa VIII wieku. No prorok Izajasz jest tutaj absolutnie nie do, nie do przecenienia. E, mniej więcej w roku 722, tak jak już wam wspomniałem, na wstępie ginie Izrael Północny. Także już po tym roku mniej więcej, czyli po zdobyciu Samarii przez Asyryjczyków nie mamy już proroków Izraelu. Potem będą już tylko prorocy w Królestwie Judzkim, ale wtedy to będzie ich wysyp. Bo sytuacja w Królestwie Judzkim zaczęła się gwał Pogarszać, jeżeli chodzi o wierność ludu swojemu bogu, że wtedy Bóg wysyła dosłownie cały, cały tabuń, cały zespół proroków, mniejszych wpierw. To jest prorok Habakuk, prorok Sofoniasz, no i wielki prorok Jeremiasz. Proszę Państwa, przeczytajcie księgę Jeremiasza. Nikomu z Was nie życzę jego losu. Straszny los, straszny. Nie dlatego, że zginął. On ostatecznie nie zginął. Nie, ale nikt nie był tak prześladowany jak prorok Jeremiasz, ponieważ miał najbardziej niewdzięczną rolę e, walki z królami i to kilkoma, Joachas, Joakim, Joakim i Sedecjarz, którzy nie byli mu absolutnie przyjaciółmi, musiał ich przestrzegać właśnie z woli Boga. Ile razy ten biedny człowiek chciał zdezerterować, ale wtedy e, no, pan Bóg e, wszedł w jego życie, powiedział: Nie, wrócisz mi do niego. I będziesz mówił to, co ci nakaże. Dlatego mówię, nie spieszcie się do bycia prorokami. Nie, to nie jest miła rola. A więc Jeremiasz. Potem kiedy nastąpiła już właśnie kiedy nastąpił rok 587, mamy ten potężny przeskok, który zapoczątkował kolejny wielki prorok, wspaniały prorok. Ezechiel. Ten Ezechiel, który został już zabrany do niewoli nieco wcześniej niż 587, ja tu was nie chcę wprowadzać w taką, w taką jakąś dokładną datację. W roku 598, czyli 11 lat przed tą datą graniczną, już nastąpiło pierwsze wyrzucenie przez Babilończyków części sporej Izraela, i wtedy prorok Ezechiel też znalazł się w Babilonie. I on zaczął prorokować już stamtąd z Babilonu o mieszkańcach, którzy jeszcze przez te 11 lat mieszkali w Judei. Oczywiście w całkowitej niewier niewierności Panu Bogu. Ten prorok Ezechiel, który, którego my określamy pierwszym, tak de facto prorokiem wygnania. Prorokiem wygnania, ponieważ jego właściwie całość misji przebiegała już na wygnaniu w Babilonie. Właściwie to bym musiał się na sekundę zatrzymać nad tym prorokiem, bo nie sposób oddać sprawiedliwości całemu ruchowi prorockiemu, proszę Państwa, w Starym Testamencie, jeżeli nie powiemy dwóch zdań o Ezechielu, bo de facto on. Uratował wiarę Izraelitów już na wygnaniu. Kiedy zostali wyrzuceni ze swojej ziemi właśnie za niewierność, którą, no, którą się oznaczali w całym właściwie swoim życiu odejścia od Boga, to Bóg poprzez wizję Ezechiela tak de facto uratował ich wiarę. Nie mamy tu czasu, żeby nad tą księgą się trochę zastanowić, ale przepięknie ukazał to, proszę Państwa, Ezechiel. Bóg, który zostaje niejako wyrzucony ze swej świątyni, to jest rozdział chyba 8 i 9 księgi, wyrzucony, bo zmuszony do opuszczenia świątyni przez bałwochwalstwo, które nawet w jego domu uprawiano czyli w świątyni. Ale dokąd się udaje? Przez bramę wschodnią idzie na, właśnie na wschód, czyli tam, dokąd mieli być wyrzuceni wygnańcy. Czyli Bóg, którego oni usuwają nawet ze świątyni, zamiast się na nich obrazić, zamiast ich skazać dosłownie na zagładę, niejako poprzedza ich w drodze. Na wygnanie. Karemu to musieli odcierpieć, ale ten Bóg, jak mówi Ezechiel, już tam na was będzie czekał. Prześliczne to jest. Kto z Państwa by, by był w stanie coś takiego zrobić, gdyby własne dzieci wyrzuciły go z domu, a on zachowuje do nich pełną miłość. Pełną miłość i mówi: musicie odcierpieć za to, co robicie. Ale nie bójcie się, ja was nigdy nie zostawię, ponieważ przymierze zawarte z Abrahamem mnie też do czegoś zobowiązuje. Przymierze z Mojżeszem łamiecie, ale przymierze z Abrahamem jest przymierzem bezwarunkowym, dlatego ja was nigdy nie opuszczę. I nawet wtedy, kiedy wy musicie iść na wschód, kiedy ja was wygnam z powodu waszych grzechów, to jednak was tam nie zostawię. I całość proroka Ezechiela to jest ogromna nadzieja dana temu ludowi. Że, że ten Bóg im tam będzie, że On będzie tam z nimi. I właśnie to jest ta, ten, ten cudowny, tak bym powiedział, cudowny dopisk proroka Ezechiela do wiary Izraela, że Bóg nie jest tam, gdzie jest jego świątynia, ta z kamienia, bo ta została zniszczona przez Nabuchodonozora. tylko Bóg jest tam, gdzie jest jego lud. I zobaczcie, że teologia Nowego Testamentu to jest właśnie to. Jezus nie jest tam, gdzie jest świątynia z kamienia. No owszem, powiemy, jest. Jest w najświętszym sakramencie, jest w domu modlitwy, ale najbardziej Jezus jest przy swoim ludzie. To właśnie jest z proroka Ezechiela. Jest przedsudne właśnie, kiedy możemy od razu zauważyć to, co już Bóg w Starym Testamencie podpowiedział nam, a z czego Jezus skorzystał. I dlatego macie na przykład ten cudowny czwarty rozdział Ewangelii Świętego Jana, rozmowa z samarytanką, kiedy Jezus mówi tej kobiecie, zapewniam się, że nadchodzą czasy, kiedy ani tu, czyli na górze Garyzim, ani w Jerozolimie już nie będziecie oddawać czci Bogu. Nie. Tylko Bóg chce mieć czcicieli w duchu i w prawdzie, czyli ostatecznie miejsce oddawania czci nie będzie już pierwszorzędne. Tylko wy będziecie pierwszorzędni dla Boga, który chce. Mieszkać bardziej w waszych sercach. To jest, to jest, to jest cudowna cudowne wiadomość, która już pochodzi z czasów Ezechiela. Tak, to jest jego kontrybucja na rzecz wiary Izraela. No i ten Bóg, który jest tam, gdzie jest jego lud. Bóg, który tego ludu naprawdę nie opuszcza, nawet gdy ten lud pozostaje mu niewierny. I to właśnie prorok Ezechiel już zapowiada, że ten lud z powrotem wróci do swojej ziemi, kiedy skończy się niewola. Zapowiadana jeszcze wcześniej nieco przez proroka Jeremiasza, Ezechiel teraz to całkowicie potwierdza, mówi wrócicie, wrócicie. I tak się też zresztą dokonało, w roku 538 ta niewola się skończyła, czyli tak dokładnie po 40 latach, ta niewola się skończyła i mogli wrócić do swojego kraju. Potem mamy proroków już, jeszcze jeden bardzo ważny prorok mego w czasach wygnania. Poza Ezechielem, my go tak technicznie trochę nazywamy Deutero-Izajaszem. To nie jest jego właściwe imię, ale my nie wiemy, kto to jest. Druga część księgi Izajasza, czyli rozdziały 40 do 55, wiemy, że były pisane w czasach niewoli babilońskiej. I kiedy zaczniecie czytać od rozdziału 40, będziecie mieli nagły wybuch radości. Tak, pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi Pan. Ponieważ chce aby ta wiara, którą zaszczepił im Ezechiel, dając tę nadzieję, teraz doszła do pełni. Kiedy wy będziecie teraz mi wierni, pierwsze co zrobię, sprowadzam was z obcej ziemi i wracacie do swojej. Tak, potem macie przewspaniałą sprawę a jeszcze zapomniałem o kwestii, znaczy mówiąc o kwestii wygnania, czy czasu wygnania, to mówimy o proroku nieznanym nam autorze Księgi Lamentacji. Śliczna księga, bardzo bolesna, chyba najbardziej bolesna księga całego starego Testamentu. Księga, której cały lud wyraża swój żal, swój ból z powodu wygnania. I to jest właśnie owa pokuta, której Bóg Oczekiwał pokuta, która, która przyniesie odnowienie wiary. Właśnie według tego, co zrobił Ezechiel, co umacniał jeszcze Deutero i Potem macie, proszę Państwa, proroków już tak na skraju wygnania i po wygnaniu, właściwie de facto już po wygnaniu, niezwykle ważny, a malutka księga, prorok Aggeusz. Aggeusz, który zachęca do odbudowy świątyni. Która też zostaje w końcu odbudowana, i zobaczcie, dwa z trzech filarów już są gotowe. Ja tak wam bardzo skracam to, ileś lat jeszcze upłynęło, ale byli z powrotem na własnej ziemi i mieli z powrotem świątynię. Zabrakło filaru trzeciego odbudowa dynastii. I tu jest największy paradoks dynastia już nigdy nie wróci na tron nigdy. Nigdy. Proszę państwa, dlaczego? Dlatego, że Bóg miał inne plany. Nie dlatego, że jest niewierny. Jeżeli zapowiedział Dawidowi, że będziesz na tronie wieczny, to znaczy, że będziesz, bo Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr. Bóg nie kłamie. Bóg nie żartuje sobie ze swoich obietnic. Ale w jaki sposób się to stało, proszę państwa? Od momentu, kiedy Sedecjarz zniknął, czyli ostatni panujący na tronie e, Judy w Jerozolimie, kiedy przeczytacie sobie Księgę Królewską, chyba drugą, i potem zwłaszcza Księgę Kronik, ostatni rozdział, zauważycie pewien maleńki wpis. Nikt z nas tego by nie potrafił zauważyć, gdyby, gdyby nie fakt, że na szczęście ktoś zwrócił na to uwagę, niektórzy z egzegetów, co jest fenomenalne, że autor Biblijny napisał, iż w niewoli już nie tyle Sedecjasz, bo Sedecjasz szybko umarł, ale ten, który był tak de facto z, z tej ścisłej linii Dawida, czyli król Joachim, Joachim, przepraszam, że on nie umarł, on nie zginął, że ułaskawił go następca Nabuchodonozora, czyli Merodak Baladan. I on żył u stołu króla, jadł przy stole króla. Był jego więźniem, ale nie umarł. I na tym się kończy księga, proszę państwa, co to oznacza, że dynastia królewska trwała. I kiedy przelecicie teraz kolejne 5,5 wieku, Dochodzimy do czasów Jezusa i zobaczcie, od czego rozpoczyna się Ewangelia świętego Mateusza. Od pierwszego rozdziału, którym jest genealogia Jezusa. Przeczytacie sobie, natraficie na króla Joakima i będziecie widzieli, że dalej posunięte są pokolenia aż do czasów Jezusa, już nie na tronie. Ale dynastia trwa dochodzi do Jezusa. Skąd Mateusz te imiona zebrał? Prawdopodobnie z zapisów świątynnych, ponieważ bardzo wtedy dbano, aby ta zapowiedź Boga dana Dawidowi jeszcze, że ta dynastia będzie trwała, żeby ta zapowiedź się spełniła. Dlatego Mateusz najprawdopodobniej, te, oczywiście nie wymyślił tych imion, ale dał je do czasów Jezusa, po to by zaznaczyć, że Jezus jest w prostej linii potomkiem Dawida. Dlatego macie pierwszy werset Mateusza. E, genealogia, czyli pokolenia Jezusa, syna Abrahama, syna Dawida. Jest Abraham, Dawid i Jezus jest trzeci. I e, jeżeli mówimy o e, wykonaniu tejże obietnicy Bożej, to Jezus musi być królem. Był królem? Nie był koronowany. Ale pamiętacie Państwo, o co go zapytał Piłat, kiedy Jezus był przesłuchiwany. Zadał mu wprost pytanie: Czy ty jesteś królem? Co odpowiedział Jezus? Tak, jestem nim. I to sformułowanie jestem królem to nie jest żaden symbolizm. Jezus wtedy potwierdza, że jest w prostej linii potomkiem Dawida. To, że nie zasiada na tronie, to nie ma znaczenia, ale jest potomkiem. W Jezusie trwa obietnica dana przez Boga Dawidowi. I to jest właśnie bardzo ważne. A więc Jezus, który nie musi być koronowany stricte na króla, ale jest tymże królem. I proszę zobaczyć, to, może trochę złośliwie nazwę ten figiel Boży, ten żart Boży z oczekiwań Izraela. Państwo wiecie dobrze, że Izraelici do dzisiaj oczekują na tego, którego nazywamy Mesjaszem. Oni nadal oczekują, że on przyjdzie, że będzie tym, który zapanuje na tronie Dawida. My już wiemy, że nie będzie takiego oczekiwania. Jezus przyjdzie. Ale ponieważ oni odrzucili Jezusa, nie widzą w nim, w nim króla, tylko uzurpatora. My jednak tak. I zobaczcie, już po Jezusie nie ma przedłużenia dynastii Dawidowej. Mimo, że Żydzi czekają, niech sobie czekają, to jest ich sprawa. Ale po Jezusie już nie ma. I pytamy, co to wobec tego na Jezusie skończyła się dynastia Dawidowa. Tak i nie. Ponieważ Jezus, e, dlaczego jest wypełnieniem obietnicy Boga danej Dawidowi? Ponieważ Jezus jest wieczny. I jeżeli teraz Bóg powiedział Dawidowi, że Twoja dynastia na wieki zasiądzie na tronie, no to Jezus, skoro jest wieczny, to zasiada na tronie i jest wieczny. Tylko nie ilością poszczególnych pokoleń, które są pokoleniami czy potomkami Dawida. Jezus kończy pokolenie Dawida. Ale nie umarł, tylko żyje. I dlatego w Jezusie obietnica drugiej Samuela, siódmy rozdział, znajduje swoje wypełnienie. Zobaczcie, to jest działanie Boga. Jakie to jest mądre, co zrobił Bóg. Żydzi do dzisiaj odrzucają to, dlatego ciągle czekają na to, aż, aż się pojawi ten kolejny potomek Dawida. Ale my już wiemy, że nie będzie tego. Nie będzie. Ponieważ Jezus poprzez swoje wieczne istnienie wypełnia w całości obietnicę daną. Dawidowi przez Boga. Dlatego Bóg wypełnia wszystko. Wszystko. Zobaczcie, do dzisiaj, ponieważ Żydzi odrzucili Jezusa. Co się stało? Tak de facto pozostałej na swojej ziemi, ale już nie ma świątyni do dzisiaj. I tej świątyni już nie będzie. Nie. Dlatego tak Żydzi w historii bardzo dążyli do odbudowy tej świątyni. Odbudowa świątyni na wzgórzu Synaj, na wzgórzu synajskim w Jerozolimie, byłaby porażką chrześcijan. Tak to brutalnie nazwę. Tak, oni bardzo chcą, bo chcą udowodnić, że Jezus się mylił. Nie będzie tego. I zobaczcie, że dzisiaj na wzgórzu Synajskim, kto z Państwa był już w Izraelu, to wie, że znajduje się tam meczet Omara. Dlatego Żydzi nie wybudują tam świątyni, chociażby bardzo chcieli, bo musieliby wysadzić meczet Omara. A na to już muzułmanie absolutnie nie pozwolą. Więc nie spodziewamy się już, aby świątynia jerozolimska była odbudowana, a chodzi konkretnie o to miejsce. W jakimś innym miejscu to niech sobie budują, ale przecież to jest miejsce, którego Bóg nie wybrał. Jak śpiewamy w jednym z psalmów, Pan wybrał Syjon. Na swoją siedzibę, a nie jakiekolwiek miejsce. Dlatego chodzi wyraźnie o to, żeby na Syjonie zbudować świątynię. Nie ma i nie będzie tej świątyni, bo Jezus zapowiedział, że kamień na kamieniu z tej budowli już nie zostanie co oznacza, że de facto świątynia, to nawet nie chodziło o jakiś odwet na jego ludzie, przecież Jezus kochał i kocha nadal swój lud, chociaż oni go odrzucają, ale chodzi o to, że ciężar wiary i wierności Bogu zostanie przeniesiony z kamiennego budynku na serce ludzkie. Tego pragnie Jezus, od nas też tego pragnie. My się zbieramy dzisiaj w kościołach właśnie dlatego, żeby zebrać się we wspólnocie, bo trzecie przekazanie nas nadal obowiązuje. Natomiast Jezus nie chce, byśmy przychodzili tylko w miejsce, stawiali, powiedzmy, no, no, stawiali siebie ciałem, duchem gdzieś tam byli rozproszeni. Nie, Jezus chce nowej chwały Boga. Chce mieć uczniów w duchu i w prawdzie, jak to powiedział Samarytance. Nie? A więc widzicie, że ostatecznie. Sama świątynia z kamienia już, już, już traci na znaczeniu, kiedy Jezus się idzie do, drugi, do drugiego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, mówił o świątyni swego ciała już, a nie o świątyni z kamienia. Mówi, zbóżcie tę świątynię, a ja ją w trzech dniach odbuduję. A mówił o świątyni swego ciała. Przestawienie akcentów. Ale wszystko w doskonałej zgodności z obietnicami Boga. Także de facto te trzy filary wiary Izraela trwają, ale na poziomie duchowym już. Nie? I teraz, proszę Państwa, tak troszeczkę się roz, rozgadałem, wracamy szybciuteńko do, do, do proroków, przenosimy się, czy wracamy z powrotem do czasów Starego Testamentu, ich najważniejsze zadanie to jest obwieszczać wolę Boga. Do momentu samego wygnania, do momentu samego wygnania, proszę Państwa. Ym, Prorocy bardzo mocno nakłaniali Izraelitów do powrotu do wierności temu prawu, które znali z Synaju. Wtedy, kiedy to przymierze było zawierane przez Mojżesza. W ciągu całej historii narodu miało się właśnie to wyrażać. Natomiast ich taka, taka cudowna wyjątkowość na tle profetyzmu pozabiblijnego może jeszcze jedno tylko króciutkie zdanie, że prorocy Izraela byli prorokami tylko jednego Boga. Poza Izraelem mamy proroków różnych bóstw. Oni się, tak w cudzysłowie, brzydko mówiąc, wynajmowali bóstwą, tak przynajmniej twierdzono. Jeden Bóg przemawiał przez tego proroka, potem przychodzi drugi Bóg, też przez, nie, przez niego przemawiał i tak dalej, i tak dalej. Nie. Prorocy Izraela mają tylko jednego Boga, on ich powołuje. To nie jest ich decyzja, on ich powołuje. I oni mówią wolę tylko tego jednego Boga, no bo jest zupełnie to zrozumiałe, bo jest tylko ten Bóg. Nie ma, nie, ma, nie ma innych Bogów, nie ma innych bóstw. A więc są oni wyznawcami monoteizmu, tak de facto wiary monoteistycznej, wiary w jednego Boga. Przez nich ten Bóg odpowiada de facto na potrzebę chwili. Dany król grzeszy. Odprowadza lud, czy odciąga lud od Boga, pojawia się prorok i mówi: Słuchaj, źle robisz. To jest dana chwila. I mówi: Jeżeli się nie poprawisz, to takie i takie i takie skutki spadną na ciebie. Potem od czasów Amosa to już nie będzie tylko mowa do króla samego, ale mowa do całego ludu, ponieważ lud zaakceptował taką politykę królów. A więc w tym momencie od Amosa, potem w wiódzie proroka Izajasza. Każdy następny mówi już do ludu całego. Wy będziecie wypędzeni nie tylko wasz Król, ale wy, ponieważ wy idziecie za nim odchodząc od Boga i wy też musicie niestety ponieść konsekwencje za wasze postępowanie. Rok 587, niestety, to się sprawdziło, ale jest jeszcze jeden piękny motyw, który nas z kolei bardziej otworzy, proszę Państwa, na apokalipsę tak de facto na apokalipsę. Ogromnie cenny wkład proroków w późniejszą historię, to znaczy właśnie proroków, zwłaszcza powygnaniowych już. Bo przed wygnaniowi mówili głównie o karze, która czeka was, jeżeli nie będziecie wierni. Natomiast ci już po wygnaniu, skoro tamci w niewoli już odcierpieli swoje, jest rok 537, wracają, to prorocy coraz bardziej zaczynają mówić o dalekiej przyszłości. I w tym momencie będziemy wchodzić już w eschatologię. Ale zanim jeszcze będziemy mówić o eschatologii w takiej drugiej części naszego, naszego spotkania dzisiaj, to powiem, że właśnie ci prorocy, głównie po oni zaczęli coraz bardziej przyzwyczajać lud do patrzenia w przyszłość po to, żeby te prawdy, które wypowiadali, mogły być w późniejszym okresie on jako odczytane na nowo, w nowej konfiguracji historycznej, teologicznej, żeby to, te wydarzenia, które dopiero nadejdą, weryfikowały to, co prorocy powiedzieli wcześniej. I to jest właśnie główna sprawa, główna sprawa proroków powygnaniowych. Oni przyzwyczajali lud do coraz bardziej, tak bym powiedział, dalekiego spojrzenia w przyszłość, jeszcze nieoznaczoną, tam nie było żadnych dat i żadnych dat u nich nie znajdziecie. W prorokach powygnaniowych, których może Wam przypomnę, a więc Ageusz, Zachariasz, potem prorok Malachiasz. Potem mamy proroka Jonasza, wreszcie proroka Daniela. Największą tutaj, największy wkład taką kontrybucję w, w przyszłość, to mieli niewątpliwie prorok Zachariasz, prorok Joel, jeszcze właśnie Joel i, i prorok Daniel. Ci trzej to będą bardzo ważni, jeżeli chodzi o, o to, co wręcz nazywamy apokaliptyką Starego Testamentu. Bo o Apokalipsie nie mówimy tylko w Nowym Testamencie, to jest jedno z pism, ale mówimy o całym ruchu apokaliptycznym, to jest kwestia, kwestia już Starego Testamentu, Żydzi dobrze wiedzieli, czym jest Apokaliptyka. O tym jeszcze za sekundę po powiemy, gdy będziemy wspominali o samej, o samej ap ap Apokalipsie i tak relacji Apokalipsy do, do proroków. Proszę Państwa, czym się charakteryzuje prorok? W tym także święty Jan ewidentnie, święty Jan w, w, tej, w, w tym przekazie profetycznym. Cechy główne proroka to, jak już wspomniałem, ta fundamentalna pierwsza, to jest powołanie przez Boga. To nie jest ich własna wola. De facto żaden z nich się na ten urząd nie pchał. Nie znaczy to, że oni nie chcieli. Macie na przykład szósty rozdział proroka Izajasza, gdzie prorok mówi: Tak, jestem gotów, weź mnie. Kiedy Bóg zadaje pytanie w szóstym tej cudownej wizji proroka Izajasza: Kogo mam posłać? Kto mi pójdzie? Oto ja. Jestem gotów, weź mnie, i prorok mówi: dobrze, oczyszczam cię i idź głosić orędzie. Ale byli też tacy, którzy kompletnie nie chcieli, właśnie, na przykład Jeremiasz. Bardzo się wzbraniał. Przeczytajcie sobie pierwszy rozdział Jeremiasza: nie chciał, kompletnie nie chciał. Nie chciał, bo wiedział czy czuł, że to będzie straszne mówić do króla i przy, przy, przeciwko królowi i przeciwko całemu ludowi. Druga bardzo ważna cecha, oprócz powołania przez Boga. To jest podporządkowanie całkowicie swojej woli głoszonemu słowu. Całe ich życie zostało podporządkowane temu, co głosili. Co jest zresztą jednoznaczne. To słowo wybierało, wy, wywierało na nich tak potężny wpływ, że ich życie było ewidentnie podporządkowane, ale też i ze względów, tak bym powiedział, nieco dusz pasterskich, tak po naszemu. Trochę wspominając dlaczego. No bo pf, jakie zdanie, czy jaką kredybilność, jaką. Prawowierność ma prorok, który sam nie wypełnia tego, co, co ma do, do przekazania. Oni musieli być wzorcem postępowania, a więc słowo, które głoszą, musi tak kierować ich życiem, by całość ich życia była obrazem tego, co mówią. Zobaczcie, czego dzisiaj najbardziej żądacie od waszych księży, od biskupów. Czego żądacie? By byli wierni temu, co głoszą. Dlatego Jezus wyraźnie powiedział, to bardzo przykre zdanie. Co prawda, mówił to o, o nauczycielach Izraela, ale jakże dzisiaj można to zdanie do bardzo wielu księży niestety zastosować, że czyncie cokolwiek wam mówią, ale uczynków ich nie naśladujcie, bo sami nie są wierni temu, co głoszą. To jest bardzo trudne. Prorok zawsze był taki. A więc ta wierność, podporządkowanie, po trzecie, to jest niesamowita odwaga. Odwaga w mówieniu tego, co jest przykre. Bóg tę odwagę, bo to już jest wyraźna łaska Boża. Bali się, oczywiście, bali się, jak każdy człowiek się bał, ale ostatecznie wiedzieli, że muszą to powiedzieć, bo muszą być wierni. Inaczej mówiąc, tę odpowiedzialność przed Bogiem za ewentualną niewierność czy ukrywanie, ukrywanie tego słowa Bożego, postawili wyżej niż ewentualne konsekwencje od ludu, który ich słuchał. A nieraz byli biczowani, nieraz byli opluci, nieraz byli wtrąceni do więzienia, a niektórzy nawet oddali życie za to. Ale wiedzieli, że jeżeli by nie byli mężni, to lepiej mieć do czynienia z człowiekiem niżli z Bogiem. Pamiętacie słowa Jezusa? Zawsze tak lubię to czytać. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bójcie się tego, który ciało i duszę może wrzucić do piekła. Tego się bójcie, mówi Jezus. Także to jest takie podsumowanie tej świadomości prorockiej. Potem ostrzegali właśnie naród przed tą katastrofą spowodowaną nieposłuszeństwem. Kiedy, jeżeli się nie nawrócicie, to i to Was spotka, czyli prawda, która ma dopiero nadejść. Potem. Yy, takie, takie w sumie przekonanie, ale też nie tylko zapowiadanie katastrofy. Ja bym powiedział takie przekonanie o czymś, co jest jeszcze ważniejsze. Wróćcie, ponieważ w tym momencie Bóg będzie Wami coraz bardziej kierował. A więc, tak technicznie mówiąc, to jest zapowiadanie reformy religijno-moralnej, odnowienia moralnego Izraela po pokucie, za, którą odcierpieli w niewoli. Mieli być odnowieni moralnie. Nie do końca się to udało, bo ciągle gdzieś tam do tego bałwochwalstwa wracali. Natomiast mimo wszystko dokonali po tej niewoli ogromny krok naprzód w tej wierności. I dzisiaj zobaczcie, to jest ten wielki paradoks. Właśnie Żydów współczesnych odrzucili Jezusa, ale są bardzo wierni Bogu Starego Testamentu. Bardzo. I Bóg nie odwołał swojej obietnicy danej Abrahamowi. Proszę Państwa, zawsze miejcie w pamięci, to nie jest naród odrzucony przez Boga. To jest ciągle naród wybrany. Ciągle. Na fundamencie 17 rozdziału księgi rodzaju, kiedy Bóg powiedział Abrahamowi zawieram z tobą przymierze wieczne, wieczne. Dlatego nigdy nie myślcie o Żydach jako narodzie odrzuconym przez Boga. To jest nieprawda. To jest naród, który może być karany przez Boga, jeżeli jest mu niewierny. Ale nigdy nie utraci statusu narodu wybranego. Przyzwyczajmy się do tego. My nigdy nie zajmiemy miejsca należnego Żydom, bo to jest nieprawda to jest niezgodne z wolą Bożą. To jest niezgodne. Tak. A więc my mamy swoje miejsce. Święty Paweł mówi bardzo ładnie, jesteśmy wszczepieni w Izraela. I dlatego tylko kiedy jesteśmy wszczepieni w to przymierze Abrahamowe, dlatego Paweł tak często mówił liście do Rzymian o, o, o drugim etapie realizacji przymierza z Abrahamem. Oni są potomkami według ciała, my według ducha. I owszem, potomstwo duchowe jest o wiele ważniejsze niż potomstwo według ciała, ale jest to jednak szczepienie właśnie w tę szlachetną winnicę Izraela. My jesteśmy nazwani nowym Izraelem jednak Izraelem. Ale idźmy dalej, proszę Państwa, wzorcem dla proroków jest Mojżesz. Bardzo Was zachęcam do przeczytania Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wersety 15 do 22. To tam zauważycie właśnie owe cechy proroka, to, do czego prorok ma zachęcać, co jest fundamentem, czyli głosić słowo Boże, zachęcać do wierności i trwać na straży tejże wierności, wierności Panu Bogu. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli tak sobie dalej powiedzieć odnośnie całej funkcji proroków, ja już tak właściwie Wam to zaznaczyłem, tak trochę w opowiadaniach, ten zakres działalności prorockiej był bardzo szeroki. Począwszy od porad indywidualnych, ja Wam już ich nie będę podawał, bo to nie jest ważne, tylko yy, znaczy nie, jest, no nie jest to taką, takim centrum tego, tego naszego dzisiejszego spotkania. Wszędzie, czy gdy dawali rady jednostkom, na przykład królom, dawali porady rodzinne, dawali porady społeczności miasta, czy wreszcie całemu ludowi, zawsze dawali to w imieniu Boga. Czy to właśnie mówię w sferze życia prywatnego, czy życia społecznego, ale najważniejsze to było dla nich życie religijne. W życiu religijnym narodu, czyli obrona przede wszystkim, tak technicznie powiem, jachwizmu, czyli świadomości jednego Boga w Jego ludzie. No i y, oczywiście ten taki. Wymiar moralny tejże wiary monoteistycznej to jest zachowanie prawa mojżeszowego, ponieważ w tym momencie prawo to y, jest absolutnie najważniejsze, bo to jest ten fundament. Zapytajcie mnie, w jaki sposób Bóg się im objawiał. Kolejna wielka sprawa, ja wam tylko króciuteńko powiem na trzy główne sposoby. Najważniejszym to jest słowo. Oni, nie wiem czy oni słyszeli Boga, to jest możliwe. My do dzisiaj mamy wśród nas żyjących wizjonerów, czy wizjonerów, tych, których Bóg wybiera, Jezus zwłaszcza wybiera i mówi do nich. I yy, oni go słyszą tak, jak my siebie słyszymy, go nie widzą. To jest objawienie słowem. Czy prorocy takie coś mieli? Nie wiem. Prawdopodobnie było to coś, co Bóg, co Bóg im komunikował przez umysł, ale byli tego tak pewni, że zawsze mówią: słuchajcie słowa Pana, albo yy, Bóg mówi. Albo oto wyrocznia Pana. Skoro byli tak pewni, że mówili to w imieniu Boga, to znaczy, że było to rzeczywiście Słowo Boże. To jest to, co zobaczcie, dzisiaj my też czynimy w kościele, na Mszy Świętej. Po każdym czytaniu, oto Słowo Boże. Czytał je zwykły człowiek, ale jest to Słowo Boże. To jest dokładnie to samo. Po słowie mamy wizję. Wizje były częste, ale nie stanowiły istoty faktu. Każda wizja miała charakter pomocniczy, do konkretnego przekazu słownego. To słowo jest dla, najważniejsze dla, dla proroka. Rzadki był, trzecia forma rzadki był sen prorocki. To tylko niektórzy prorocy y, mamy, zwłaszcza proroka Daniela. Y, o snach możemy mówić w, y, w przypadku Józefa Egipskiego. On nie był prorokiem ściśle, ale też te sny miał. Te sny mieli jednakże nawet królowie pogańscy, na przykład Faraon. Pamiętacie Księga Rodzaju, czy też Król Nabuchodonozor? Te sny były. Bóg może się objawiać poprzez sny, natomiast nie jest to kwestią, kwestią naprawdę pierwszorzędną. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o króciutko jeszcze pisma prorockie, one spełniają dla nas fundamentalną rolę, tak jak Apokalipsa. Dlaczego pisma, dlaczego prorocy, bo możecie zadać pytanie, bo ja Wam o tym cały czas mówię, że prorocy dawali odpowiedź Boga na daną pewną konkretną sytuację historyczną. Więc skoro ta sytuacja minęła, to wydawałoby się, że słowo, które było na tę sytuację, ono również przestaje mieć znaczenie, bo już nie ma tej sytuacji. Nie, proszę Państwa, to jest Słowo Boże. Sytuacja, w której było wygłoszone i do której się ono odnosiło, ona minęła. Ale, ponieważ jest to Słowo Boże, a Słowo Pańskie trwa na wieki. A więc. To słowo zostaje właśnie dlatego jest to słowo Boże, że ono może być oderwane od konkretnej sytuacji, ponieważ nauka, którą ze sobą niesie, jest nauką ponadczasową. I to jest właśnie ów najważniejszy wymiar słowa Bożego, a zarazem najważniejszy argument, że to jest słowo Boże. Ponieważ ono zobaczcie dzisiaj jest też odczytywane w kościele. Dlaczego dzisiaj w kościele czytamy pisma Starego Testamentu, kiedy słyszycie czytanie z księgi proroka Izajasza? Jeremiasza czy Ezechiela. Bo właśnie dlatego, że Kościół te słowa wypowiedziane kiedyś tam dawno temu odczytuje jako ważne również dla nas. I właśnie dlatego Bóg sam zadbał, żeby pisma po prorokach zostały. Rzadko kiedy. Prorok sam pisał swoje słowa. Rzadko kiedy. Mamy parę wzmianek, Izajasz na przykład potrafił, Jeremiasz spisywał, Ezechiel spisywał, ale to są rzadkości, rzadkości. Natomiast najczęściej spisywali jego uczniowie. To tam, gdzie Państwo będziecie czytać w księgach prorockich, że prorok powiedział to, to, to i tam, to jest trzecia osoba, on powiedział. To znaczy, że zapisał to prawdopodobnie jego uczeń albo jakiś świadek tego, którego Bóg natknął, by te słowa proroka zapisał. Dlaczego księgi powstały? Mamy trzy główne racje. Po pierwsze, no pierwsza jest w ogóle łatwa do zrozumienia, ponieważ niemal wszystkie słowa proroków były odrzucane przez lud. Lud się temu przeciwstawiał. Królowie się przeciwstawiali, lud nie chciał słuchać. Przeczytajcie sobie, jaki Jeremiasz cierpiał, ponieważ nie chciano go słuchać. Ile razy mówiono, on zasługuje na śmierć. A więc powszechnie ich orędzia były lekceważone albo im się przeciwstawiano. Dlatego Bóg chciał, żeby zostały zapisane po co? W momencie, kiedy groźby się spełnią, niech ten naród wróci do tamtej sytuacji, kiedy te słowa były wygłaszane. A więc niech sobie przypomni, do licha, oni nam to mówili, a my żeśmy to zlekceważyli. I to były te ostrzeżenia. Księgi czytane później, nawet pół wieku, wiek później, kiedy te wydarzenia się potwierdzały, które mówili prorocy, to jest właśnie dowód na to, że jest to słowo Boże. Drugi element, bardzo ważny, to jest fakt, żeby one w przyszłości, te słowa, były czy mogły być wypełnione przez lud. Ponieważ te słowa zawsze, właśnie niemal zawsze, wzywały ten lud do powrotu, a więc trzymajcie się tych konkretnych słów, po to, abyście wy byli wierni waszemu Bogu. Ale element trzeci, najważniejszy, właśnie z punktu widzenia także Apokalipsy, z punktu widzenia całego Starego Testamentu, ten element najważniejszy to jest wypełnienie się proroctw w przyszłości. w przyszłości. A więc nowe, czy umiejętność nowego odczytania tychże proroctw, które były wygłoszone w danym momencie dla danej sytuacji, ale odczytane w konkretnie innej zupełnie sytuacji, jako wypełnienie tego, co Bóg powiedział przez proroków. Klasyczny przykład będziecie mieli, zwłaszcza na przykład weźmiecie sobie Ewangelię Mateusza i yy, przykładowo narodziny Pana Jezusa. Jeden tylko przykład. Chyba w drugim rozdziale, nie mam tutaj tekstu przy sobie, przepraszam, gdybym się Wam pomylił, ale jest pan drugi rozdział narodziny Jezusa yy, i macie napisane to. Że tak się wypełniło słowo proroka, oto Pan napocznie i porodzi syna, któremu nada imię Emanuel. To jest wyjątek z Izajasza 7:14. Izajasz wygłosił to proroctwo prawdopodobnie w drugiej połowie VIII wieku przed Chrystusem. Po ośmiu wiekach na Jezusie i na Matce Bożej wypełnia się w całości to słowo. To jest taki klasyczny przykład tego konkretnego słowa. To, co powiedzieli prorocy o przyszłości generalnie, to jest wypełnieniem apokalipsy. Właśnie apokalipsa tak de facto jest wypełnieniem całości proroc, które zostawili nam, zwłaszcza mówię prorocy, po Zachariasz, Joel, Daniel. Oczywiście uszczegławia to. To jest zupełnie jasne, podaje wiele więcej wiadomości na ten temat, ale idzie dokładnie w tym samym kierunku, co zapowiedzi tych proroków, którzy głosili już eschatologię zapoczątkowaną przez, przez Ezechiela, a więc takie późniejsze potwierdzenie prawdziwości, prawdziwości tego przesłania, które prorocy wypowiadali. Proszę Państwa, nie wiem, czy mam coś Wam jeszcze powiedzieć, tak szybko sobie. Klikam, pozostałoby coś jeszcze. Teologia ksiąg prorockich, ponieważ to nam rzuci cudowne światło na apokalipsę. Takie zakorzenienie teologiczne apokalipsy, ona jest dziogni świętego Jana, ale zakorzenienie ma ewidentnie w księgach prorockich. Najważniejsze, no skoro mówimy o prorokach, no to co jest w księgach prorockich? To jest Słowo Boże. Słowo Boże, które po pierwsze jest najważniejszym źródłem objawienia się Boga i Jego ludowi. Bóg objawia się nie w jakiejś wizji, Bóg jest duchem. Święty Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii, chyba w wersecie 18, mówi: Boga nikt nigdy nie widział, więc nie ma wizji Boga Starego Testamentu, ale słowo jest. To jest właśnie podawane przez proroków. Potem to słowo, które jest wypowiadane w danej, czy jak już Wam to powiedziałem, przy danej okazji i w danym momencie, ono zostaje zanotowane dla wypełnienia się w późniejszych czasach, bo jest to słowo Boże. Po trzecie, to słowo jest dla słuchaczy zachętą do wypełnienia, czyli do zmiany postępowania, do okazania wierności. Po czwarte, jest to słowo zawsze, niezmienne, skuteczne i bez względu na czas, w którym zostało wygłoszone ono zawsze się będzie spełniać, bo Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr. Nigdy. Dlatego właśnie dzisiaj Kościół czyta także Księgi Prorockie. Po piąte, to słowo decyduje tak de facto o biegu historii narodu. To Wam o tym wspomnę, zwłaszcza kiedy będziemy za moment mówić o eschatologii proroku. To jest super ciekawy temat. Nie wiem, czy już nie jesteście Państwo nieco zmęczeni moim gadulcem, ale. Przepraszam Was bardzo, yy, yy, ta eskatologia, która będzie cudownym wypełnieniem tego słowa, ponieważ ono tak de facto według tego słowa toczy się cała historia Izraela. Mimo, że ten naród grzeszy, ale Bóg, włączając grzech tego ludu, i tak kieruje historią tego narodu. To jest przepiękne. Bóg nie da sobie w żadnym momencie wydrzeć panowania nad historią swojego ludu. My też jesteśmy ludem Bożym. Też. A więc dzieje Kościoła, jakiekolwiek by nie były, zobaczcie, one wcale nie są dzisiaj radosne. Wcale nie są łatwe. Nie. Wyczuwamy wszyscy, że zmieniamy już nie chcę Wam kolejnego kazania głosić ale wyczuwamy wszyscy, jak bardzo te dzieje Kościoła idą tak w kierunku mrocznym. Najogólniej powiem, nie myślcie, że Bóg stracił kontrolę nad Kościołem. Nie, 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 nie. nie. Bóg włącza nasze grzechy, Bóg włącza naszą nędzę, nasze niewierności, nasze kłamstwa, nasze zło, ale to On prowadzi historię. W zależności od tego, jak my czynimy, ale to jest Jego sprawa. Nigdy nie pozwoli sobie tego wydrzeć. To już powiedzieli prorocy. E, historia narodu wybranego to potwierdza. Jeżeli ten naród jest wierny Bogu, to będzie to historia idąca ku zbawieniu. Jeżeli ten naród nie jest wierny, to będzie historia, która wiedzie ku karze. Ale nigdy nie będzie to historia, która wymknęłaby się na moment Bogu spod kontroli. Nie. To znaczy, że nie jest Bogiem wszechmocnym. Po kolejne powiemy jest to słowo, które ocala. Ocala po raz pierwszy o tym się przekonali, kiedy wyszli z Egiptu, kiedy Bóg ich ocalił z mocy faraona. Potem ich ocalał jeszcze kilka spektakularnych razy, kiedy byście czytali poszczególne księgi nie tylko prorockie, ale historyczne. Bóg ocalał od wrogów. Księga sędziów na przykład, księga Pierwsza, druga królewska, potem pierwsza, druga kronik, będziecie mieli mnóstwo takich not mniejszych czy większych, gdzie Bóg ocala swój lud. Za pomocą słowa Bóg to zapowiada przez danego proroka, że nie, nie, nie bójcie się, bo ocalenie jest bliskie. To jest taka w skrócie, arcyskrócie teologia słowa Bożego. Ym, jaki jest Bóg, proszę państwa? Bóg w zależności od tego, jak się ogłasza, to jest ten, który kieruje całością historii, o czym wspominaliśmy, jednostek, społeczności lokalnej, całego narodu, ale także świata. I to idzie zawsze albo ku wybawieniu, albo ku zagładzie. Jeżeli jesteś wierny, czeka Cię wybawienie. Jeżeli będziesz niewierny, czeka Ciebie zagłada. Nie ma innej możliwości. Po drugie, ten, który może się posługiwać poganami dla dobra własnego ludu. Często będziecie Państwo mieli właśnie w księgach prorockich zapowiedź, że przyjdą poganie i zniszczą Wam to wszystko, co jest dla Was tak cenne. Dlaczego? Bo ja ich powołam przeciwko Wam, żebyście wiedzieli, że skoro grzeszycie, że skoro ode mnie odchodzicie, że jesteście mi niewierni, to muszę Was ukarać i ja się posłużę poganami. I taka była prawda. Po trzecie, Bóg, który posiada władzę nad całością świata, no bo On go stworzył. Dlatego jest królem całego wszechświata, nie tylko jednego narodu. Królem także pogan, królem przyrody. To wszystko macie w księgach obecne. Potem jest stworzycielem, to też o tym prorocy mówią. Bóg, który jest poza tymże światem. To jest bardzo ładne, chociaż to jest dopiero, proszę Państwa, późna sprawa teologii już wygnaniowej. Taka... To, co bym nazwał tak technicznie transcendencja Boga. O tym w ogóle nie mówimy, bo to już jest kwestia dla nas uboczna dzisiaj, ale chcę, żebyście wiedzieli, że oni coraz bardziej pogłębiają też tę świadomość Boga w życiu swojego ludu. Bóg, który, i to jest prześliczne u proroków, kieruje się wobec swojego ludu, się wobec swojego ludu trzema zasadniczymi przymiotami najbardziej cudownymi jakie możemy sobie wyobrazić. Pierwsze to jest po hebrajsku hesed. Hesed, czyli sprawiedliwość, ale w sensie takiej przychylności. Dlaczego Bóg jest przychylny swojemu ludowi, mimo że go nieraz może karać? Dlatego, że Bóg wie, że bez Niego nic jest nie może. Jeżeli Go nie opuszczają, to Bóg wie, że oni padną. To zobaczcie, czy się nie dzieje to tak samo u nas. Jeżeli opuścimy Boga, musimy paść. Musimy paść, ponieważ... Um, nie damy sobie rady bez, bez, bez Niego. A więc Bóg zawsze nam będzie przychylny. I to jest sprawiedliwe, bo gdyby nam nie był przychylny, to już by nas dawno nie było. A więc owa Chesed, którą gdziekolwiek sobie może wykropkujecie, gdybyście chcieli Państwo szczegółów, to wykropkujcie sobie w internecie. Znajdziecie, myślę, że bardzo wiele wartościowych, bardzo, bardzo wartościowych dokumentów na temat Chesed. Chesed. Czyli właśnie takiej cudownej przychylności. Niektórzy ją nawet tłumaczą jako, jako miłość. Ale bardziej chodzi o łaskawość, o przychylność. Potem macie drugi termin bardzo ładny, właśnie ten ścisły termin, sprawiedliwość, czyli cedaka. Bardzo ładnie pamiętacie przywódca gminy żydowskiej nazywa się Cadyk. Cadyk to jest takie spolszczone od hebrajskiego cedik, czyli sprawiedliwy. Sprawiedliwy. Bóg jest sprawiedliwy. Sprawiedliwość wyraża nie tylko w karaniu, bo nam się z reguły sprawiedliwość Boża kojarzy z karaniem. Nie. Z fundamentem sprawiedliwości Boga jest wspomaganie swojego ludu. tak? Ponieważ Bóg wie, że jest słaby. Gdyby Bóg nie wspomagał stale swojego ludu, to byłby niesprawiedliwy. Tak. Właśnie to, że się to wyraża przez miłość, przez miłosierdzie, to, to są pewne środki. Nie? Natomiast sprawiedliwość Boga wyraża się w fakcie, że on nigdy swojego ludu nie opuści, bo wierzy ten lud bez niego, bez jego pomocy, absolutnie nie dotarłby do, do, do niego. Nie dotarłby. Dlatego Bóg musi być sprawiedliwy, to znaczy wyrazem sprawiedliwości jest, że Bóg mu pomaga. I trzeci przymiot to jest śliczny również, znowuż po hebrajsku, emet. Emet, czyli Prawda, tak dokładnie, emet oznacza prawdę, ale w postępowaniu prawdę wyraża się poprzez wierność. Wierność. Bóg jest wierny zawsze swojemu ludowi poprzez przymierza, do których się zobowiązuje, i poprzez proroków, których wybiera, i poprzez przykazania, które daje. To, że ten lud mu jest niewierny, nie wpływa na wierność Boga. Bóg nie uzależnia swojej wierności temu ludowi od postępowania ludu. Nie. Zawsze mi się tutaj przypomina, proszę Państwa, ten cudowny urywek pff, zabijcie mnie, nie powiem wam już, gdzie to jest, w którym liście świętego Pawła bardzo łatwo to znajdziecie. Jeżeli my odmawiamy, jeżeli my się zaprzemy Boga, będziemy się go zapierać, to i On nas się zaprze. Ale jeżeli my odmawiamy wierności, On wierny pozostaje, bo nie może się zaprzeć samego siebie, poszukajcie to gdzieś to, zobaczycie całą nośność. Tego tekstu, który, który zapisał Paweł, bo on jest tak bardzo zakotwiczony w wierności Boga w Starego Testamentu, w wierności swojemu ludowi, bez względu na to, jaki ten lud jest. A więc macie Cheset, Cedakach i Emet: łaskawość, sprawiedliwość i wierność. To są te trzy, które właściwie są y, różnymi wyrazami tego samego czyli miłości Boga. Do swojego ludu. Bóg, który wywiązuje się z wszystkich swoich obietnic i który daje ludowi najważniejsze nadzieje na odmianę losu, nawet wtedy, kiedy ten lud jest jemu niewierny. Proszę Państwa, tyle miałbym na temat proroków czy profetyzmu izraelskiego, żeby teraz tylko Wam tak troszyneczkę przybliżyć na tym tle samą Apokalipsę. Apokalipsę, ale jako księgę prorocką. Zobaczcie, że w tekście Apokalipsy mamy do czynienia z przyszłością, która dotyczy już owszem nie jednego narodu, całego świata, która będzie dotyczyła przyszłości, którą Bóg uzależnia od postępowania, tak jak prorocy mówili, że Bóg będzie wobec Was taki, Jaki jacy wy jesteście wobec Niego, więc jeżeli Wy Go odrzucacie, On będzie was karał. I zobaczcie, że ten leitmotiv jest obecny jako jeden z głównych w apokalipsie. Ludzkość świata niewierna Bogu i pojawiają się całe zastępy kar, to będzie straszne. Jeżeli się to będzie działo w takiej formie, jak opisuje Apokalipsa, to będzie to straszne. Ale jest to wynik działania sprawiedliwego Boga. Sprawiedliwego, ponieważ gdyby Bóg nie karał za zło, byłby niesprawiedliwy, bo byłby Bogiem słabym. Zobaczmy, że nieraz nie wiem, jak u was to działa, proszę Państwa, w waszym postępowaniu, ale nieraz zobaczcie, jak przed złem, które popełniamy, ostatecznie broni nas świadomość, że Bóg to widzi. Bo nie ma nieraz kary na tym świecie. Kiedy postępujemy, w skrytości, kiedy nie, nie, nie przestępujemy kodeksu prawa karnego państwowego, tylko przykazania, no to zobaczcie, że, że chroni nas przed tym świadomość, że Bóg to widzi. I to jest nieraz bawcza świadomość. Nieraz tego już niestety nie ma, bardzo wielu ludzi kpi sobie zupełnie z Pana Boga. On jest szalenie cierpliwy, szalenie cierpliwy, ale nie będzie bez końca się temu przypatrywał, nie. I właśnie apokalipsa nam mówi o tym, że czas sądu musi nadejść. Prędzej czy później, ale musi nadejść. Nawet jeżeli nie nadszedłby za życia człowieka, za życia winowajcy, za życia tego, który kpił, to w końcu Bóg ma całą wieczność na to. Nikt się do nieba nie dostanie, kto będzie miał najmniejszą skazę swojego życia. Nikt, proszę Państwa, nikt. Do nieba dostaniemy się doskonale czyści. Więc jeżeli ktoś w tym życiu nie byłby, y, może nie powiem ukarany, ale sprawiedliwie potraktowany przez Boga, y, to, to, to Bóg ma jest, bardzo dużo możliwości. To dlatego tak się nieraz w ogóle nie spieszy z karaniem winowajców, z karaniem ludzi złych, bo zawsze czeka żeby dać nam możliwość powrotu. Jeżeli człowiek nie zechce, będzie niestety musiał być ukarany, bo tego żąda sprawiedliwość. Ale też ta, ta, ta przychylność Boga, że Bóg zawsze daje wpierw szansę ratunku, zanim zacznie karać. To jest ten cudowny rozdział Apokalipsy, który mówi, pamiętacie, o tych czterech jeźdźcach Apokalipsy, którzy zanim wyruszą. Nie będą mogli karać tych, którzy otrzymają na czole znak Taw. To jest przepiękne. Właśnie owa życzliwość i łaskawość Boga których, wobec tych, których wpierw uratuje, którzy są mu wierni, po to, gdy, gdy zacznie karać, nie byli równo potraktowani nikczemnicy z wiernymi. To dlatego, proszę Państwa, zawsze gdy widzicie obok siebie dużo zła, nigdy nie upadajcie na duchu. Nigdy. Zobaczcie na Noego. Zanim Bóg zesłał potop, uratował Noego. Zanim zesłał karę na Sodomę i Gomorę, uratował Lota. Zanim e, nakazał za proroka Ezechiela wyżynać wszystkich niegodziwców w Jerozolimie, powiedział do, e, e, do postaci duchowej, którą powołał, ale do pewnego konkretnego człowieka idź i zaznacz e, znakiem tych, którzy biadają nad obrzydliwościami Jerozolimy. Ci nie będą ruszeni. I tak się dzieje do dzisiaj, proszę Państwa. Nigdy, nigdy Bóg nie jest komunistą. To ja się cieszę z tego. Nigdy niegodziwcy, albo odwrotnie powiem, nigdy sprawiedliwi nie będą karani na, na równi z niegodziwcami. Zawsze Bóg uratuje tych, bo tak zawsze czynił. Właśnie to jest Jego wierność. To jest owa to jest emet, bo że, że wpierw uratuje zawsze tych, którzy zasługują na ratunek, a dopiero potem niestety sprawiedliwość będzie musiała dokonać swojego. W pozostałych bardzo wielu sprawach apokalipsa oczywiście się różni, ale samo proroctwo, ten profetyzm zapowiadania przyszłości jest obecny w apokalipsie. To są te cudowne pierwiastki. Jest jeszcze jeden niesamowicie ważny, proszę Państwa. Zobaczcie, że. Pośród ogromu kar, które Bóg zapowiada także w Apokalipsie, czyli właśnie tego elementu profetycznego, najważniejsze jest to, co nam prorocy podawali w Starym Testamencie: Bóg zawsze zwycięży. Zawsze zwycięży. Walka pomiędzy złem a dobrem, walka pomiędzy Bogiem a szatanem, walka pomiędzy sługami Boga a sługami szatana, pomiędzy aniołami Bożymi i aniołami śmierci jest zawsze walką nierówną. Zwycięstwo już jest zagwarantowane przez Boga. Już jest zagwarantowane. I to jest właśnie to, co, co yy, daje nam nadzieję w tej walce na przyszłość. I jeden jeszcze element, na który wam zwrócę ogromną uwagę, i bardzo was proszę, trzymajcie się tego elementu, yy, który jest fundowany na trzecim rozdziale 15 wersie księgi rodzaju. Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, między potomstwo Twoje, a potomstwo Jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty naruszysz mu piętę. Na tym tekście jednym trzyma się cała historia świata. Dlaczego? Ponieważ mamy do czynienia z niewiastą, której wypełnienie znajdziemy w Matce Najświętszej, którą zapowiadali też prorocy, m.in. Izajasza 7,14, a potem w księdze Micheasza, gdzie chodzi o Betlejem. A ty Betlejem nie jesteś najmniejszy, przecież prorok ściśle mówi, jesteś najmniejszy pośród miast Judy, albowiem z ciebie mi wyjdzie władca, który będzie pasł lud mój Izraela, bo Pan wyda ich do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Właśnie. Czyli znów wskazanie na Matkę Bożą, co realizuje się przez Maryję i Jezusa i śliczny dwunasty rozdział Apokalipsy, gdzie macie niewiastę obleczoną w słońce. Ta decydująca rola Maryi, niesamowicie ważna. Tych z was, którzy, którzy zwłaszcza są katolikami, bardzo, bardzo gorąco zachęcam, wręcz proszę, nigdy nie pomijajcie jej roli, jej fundamentalnej roli w procesie zbawienia. Dla nas, katolików, ona jest pierwszorzędna. Pierwszorzędna. O żadnym człowieku w historii zbawienia nie jest powiedziane y, tyle, co o Maryi. I nie chodzi o ilość powiedzenia, bo tych tekstów jest bardzo mało, ale chodzi o wagę tych tekstów. Wagę. Przez Maryję zbawienie nadeszło na świat, bo to ona zrodziła nam Zbawiciela, który, jak mówi Apokalipsa, będzie pasł narody rózgą żelazną. Będzie pas. Dlatego też to jest właśnie ten element również niesamowicie fundamentalny, prorocki, który konkretnie odnosi się do Jezusa i do Maryi jako Jego Matki. Dużo by można jeszcze, proszę Państwa, mówić. Zachęcam Was do sekundowej przerwy małej. Po czym przejdziemy za moment do programu, który, znaczy do, do, do paru słów, który dotyczy samej eschatologii, bo przecież Apokalipsa jest, tak powiem, właśnie takim, takim umiłowanym dzieckiem eschatologii. Proszę Państwa, eschatologia. Co to jest eschatologia? Eschatologia to jest patrzenie w przyszłość. Jeżeli mamy ją wywodzić od ruchu prorockiego, to już tak grosso modo mówiąc, to pierwszym, tak jak już Wam to wspomniałem, jest prorok Ezechiel. Ponieważ to on pierwszy poruszył temat ściśle eschatologiczny, którym jest tak zwany gog i magog, czy inaczej mówiąc gog król Magoga. Postać Niehistoryczna, symboliczna zupełnie, kraj nieistniejący, symboliczny zupełnie, ale jako symbol zła, które pojawia się w świecie po to, by przeszkadzać, zwłaszcza narodowi wybranemu, w jego dążeniu do Boga i do zbawienia. To jest taki pierwszy, to się ma pojawić, ten, ten ktoś ma się pojawić w przyszłości. Nie jest ona określona i to już jest bardzo ważne znamie eschatologii. Oddzielenie od konkretnych czasów i przeniesienie się w daleką przyszłość, której my nie znamy. Jak ona się wypełni? Nie wiemy. Jak w sensie kiedy się wypełni, czy w jakiś ściśle sposób. Duża porcja symbolizmu. To samo macie w Apokalipsie. Nie łudźcie się, znaczy, czy nie łudźcie się. Nie myślmy o tym, że przyszłość nam się wypełni dokładnie tak, jak jest napisane w Apokalipsie. Apokalipsa jest, znaką, jest księgą pełną symboli, które musimy my dopiero uczyć się poprawnie odczytywać. Co do biegu dziejów, ale nie co do oglądu dziejów. Forma jest taka, zobaczcie też Nostradamusa, którego myślę, że wielu z Was czytało. I oczywiście też bardzo trudno potrafimy zrozumieć, próbujemy go odczytać, ale to jest pełen symbolizm. Tak samo działa Apokalipsa, ponieważ Bóg dawał to świętemu Janowi w wizjach, a wizje są zawsze wizjami symbolicznymi, nieostrymi. One mają jakiś związek z naszą historią, no bo bazują na naszym życiu. Eschatologia związana jest z postępowaniem ludzkim, z postępowaniem ludzkim. A więc jest ona uzależniona od tego, jak my czynimy, ale jak ona będzie wyglądać, to już jest kwestia, proszę Państwa, naprawdę typowego symbolizmu. Ale jakbym chciał Wam przedstawić eschatologię w wydaniu naszych proroków? Miałem okazję kiedyś przeczytać taki śliczny artykuł, nie powiem Wam już czyj zagraniczny. Ale on mi bardzo ładnie ustawił, tak uporządkował mi eschatologię. Tak, de facto, w Starym Testamencie mamy trzy eschatologie. One nie są niezależne od siebie, one współgrają ze sobą. One współgrają w taki sposób, że jedna dopełnia drugą. I zobaczycie, one mogą być paradoksalne, ale razem ze sobą stanowią pewną całość naszego spojrzenia. Przyszłość, co też nam pozwoli bardzo ładnie umieścić właśnie Apokalipsę, o której, czy, czy, czy o której w ogóle rozmawiamy w ciągu tych trzech naszych spotkań, dotyczących siedmiu kościołów zapisanych w Apokalipsie. Pierwszy rodzaj Apokalipsy to jest tak zwana Apokalipsa czasów przeżywanych przez nas. Czy eschatologia czasów, może lepiej nie, nie będę używał czasów ap apokaliptyka, bo apokaliptyka to już jest końcówka eschatologii, to jest to w ogóle, co się będzie działo na końcu, a więc to na razie zostawiamy, ale eschatologia czasów, w których my żyjemy, yy, która ma jakie dane? Pierwsze to jest fakt, że żyjemy w świecie najlepszym z możliwych. Dlaczego żyjemy w najlepszym? Nie dajcie się, proszę państwa, zwieść. Pewnie, że mamy bardzo dużo zła i niedoskonałości tego świata, ale ten świat jest najlepszy. Dlaczego? Dlatego, że taki świat nam Bóg dał. Poprzez stworzenie, począwszy od aktu stworzenia, żyjemy na tej planecie, żyjemy w takich warunkach, żyjemy w takich okolicznościach i to jest wszystko wola Boga. Jeżeli wierzymy, że Bóg nas kocha, to znaczy, że musiał nam dać świat musiał, Bóg nic nie musi, ale że jest to logiczne, że daje nam świat najlepszy z możliwych, daje nam najlepsze warunki do życia. Począwszy od warunków zwykłych, fizycznych, geograficzno, historyczno-biologicznych, skończywszy na warunkach duchowych, czyli przez poznanie wiary. Problem jest o wiele bardziej skomplikowany niż nam się wydaje, ale grosowo przyjmijcie to ponieważ my wierzymy w Boga prawdy. Co innego, gdy myślimy o ludziach, którzy w tego Boga nie, nie, nie wierzą. Ale to, yy, my tego Boga wierzymy, więc zo zostańmy przy naszej wierze, bo mówię, że rozpraszanie się wcale by nam tutaj wiele nie pomogło. Świat najlepszy z możliwych, bo taki jest świat nam dany przez Boga. Jeżeli byście chcieli mi przeciwstawić to tezie, ale przecież na tym świecie jest tyle zła, tyle, niedosko tyle niedoskonałości. Oczywiście grzech zrobił swoje. To my zepsuliśmy ten świat. Gdyby nie było grzechu, mielibyśmy raj. Mielibyśmy raj zupełnie. A więc pozostaje to. Świat najlepszy, czyli Bóg przygotowuje nam warunki do życia, maksymalnie ułatwiające nam jakość życia. I to jest to, w czym żyjemy. Ponieważ grzech wszedł na świat i nam to zepsuł, to te warunki się pogorszyły. Ale nie jest to wola Boga. Po prostu Bóg. W cudzysłowie, znowuż powiem, trochę został zmuszony do zgody na to, co my przygotowaliśmy sobie poprzez grzech. I dzisiaj ten świat już nie jest taki, ale tak czy tak, co jest bardzo ważnym drugim warunkiem, czy drugą, tak bym powiedział, drugą prawdą tejże eschatologii przeżywanej, że Bóg w tych warunkach, w jakich my żyjemy, zawsze chce wyprowadzać dla nas najlepsze dobro, największe dobro. Czy w ogóle dobro, jakie jest możliwe? Ponieważ On zawsze będzie działał dla naszego dobra. I to, co my sobie przygotowujemy, to znaczy to, w jakich warunkach my żyjemy, jakie decyzje podejmujemy. Bóg zawsze dąży do tego, aby z tych decyzji wyszło największe dobro. Tak? Bo tak działa zawsze Bóg. Zawsze. Ponieważ wier ciągle wierzymy, Bóg jest miłością. A więc czy popełniamy uczynki złe? Czy dokonujemy uczynków dobrych? Bóg zawsze dąży do maksymalizacji dobra. A więc widzicie, że ta eschatologia przeżywana jest eschatologią, w której Bóg współdziała z nami dla, właśnie dla maksymalizacji dobra. I chodzi o to jako podstawowy postulat moralny z tejże eschatologii, żebyśmy my, myśląc o naszej przyszłości, dokonywali wyborów najlepszych. Ponieważ wtedy Bóg będzie maksymalizował dobro, które my czynimy, i on nam to dobro, tak jak pamiętacie, uczyliśmy się na lekcjach katechezy, niejako zapisuje w kajeciku na przyszłość. Nie? Ponieważ my wtedy, kiedy, kiedy czynimy jakiekolwiek dobro, jakiekolwiek dobro. Pamiętacie we Mszy Świętej, o czym mówimy, kiedy grzeszymy, ale możemy to odwrócić. Myślą, mową, uczynkiem czy zaniedbaniem grzeszymy, ale również przez dobrą myśl, przez dobre słowo i przez dobry uczynek. I poprzez to, czego nie zaniedbujemy z naszej własnej winy, to my maksymalizujemy dobro. Bóg z nami współdziała. Właśnie Bóg współdziała z powodu przyszłości, którą już dla nas zaplanował. I to nasze życie, które my wjedziemy tutaj, będzie ostatecznie tą wykładnią dla Boga tego, co będzie w przyszłości. Dlatego mówimy właśnie o eschatologii przeżywanej już dzisiaj. Nie? Ponieważ to wszystko, czego dokonujemy tutaj, będzie niejako taką projekcją, będzie funkcją tego, co otrzymamy od Boga. To jest ten pierwszy dział apokalipsy, znaczy apokalipsy eschatologii, przepraszam Was bardzo eschatologii przez nas przeżywanej tutaj, w tym konkretnym świecie, w tych konkretnych warunkach, które mamy. Nie jest to, znaczy, czy częścią, może odwrotnie powiem, częścią tej eschatologii jest również zło obecne na tym świecie. Po grzechu ono się rozpanoszyło i my również żyjemy w pewnych, konkretnych warunkach zła. Niedomagań i tego, co my musimy dokonywać poprzez wybór. Naj, najbardziej krucjalnym momentem tej eschatologii przeżywanej to jest właśnie wybór. Wybór pomiędzy dobrem a złem, bo to jest ten wybór fundamentalny. Święty Jan Paweł mówił o wyborze czy o wolności nie tylko od zła, ale o wolności do dobra. Ślicznie to powiedział: że wolność do to jest wolność, która rodzi się wtedy, kiedy wybieramy dobro, bo gdy wybieramy dobro, a unikamy zła, to nasza wolność się zwiększa. I człowiek ma w tym momencie już coraz większe pole do kreowania swojej własnej przyszłości, właśnie swojej eschatologii, poprzez przeżywane życie tutaj. Drugi wymiar eschatologii to jest ten dla nas niestety najtrudniejszy, a zarazem najważniejszy. Bo jest zależny od nas. To jest tak zwana, ja bym to tak nazwał, eschatologia przyszłości czynnej. Czynnej, co to znaczy czynnej? To znaczy, najbardziej ogólna teza, przyszłość zależy ode mnie. Czyli od mojego życia tutaj, na tej ziemi, a więc od moich decyzji, jeszcze silniej powiem, od moich wyborów, które każdego dnia dokonuję. Dlatego mówię o przyszłości czynnej, bo to ja czynnie wpływam na moją przyszłość, yy, którą Bóg uzależnia całkowicie ode mnie. Dlatego, że Bóg niczego nie będzie robił wbrew mojej woli, obojętnie od, yy, jaka ta wola moja będzie. Bóg się zawsze do tej woli będzie dostosowywał, zawsze, ponieważ on nigdy, wbrew szatanowi, w przeciwieństwie do szatana, który nigdy mojej wolności nie szanuje, Bóg zawsze szanuje moją wolność. I ponieważ szanuje moją wolność, bo jest to jego największy dar dla mnie, to zawsze w tej wolności Bóg będzie postępował. I ta miara wolności to jest miara mojego wyboru dobra albo zła, miara mojej świętości i miara mojej nikczemności. Ja decyduję o tym. Dlatego właśnie to jest to, co, co jest taką częścią eschatologii, właśnie którą prorocy bardzo mocno akcentowali. To jest miara właśnie wyborów dokonywanych przez królów, przez jego lud, który był przez Boga ciągle w poszanowaniu wolności. Prorocy nigdy nie zmuszali lud do niczego, prorocy tylko ostrzegali. Właśnie to jest to, co oni robili za każdym razem. Macie prawo, wiecie, czego się trzymać, ale decyzje są wasze. I to jest właśnie to. Wy sami wykuwacie sobie przyszłość. Jeżeli znając prawo, wy go nie przestrzegacie, to przyszłość będzie jaka? No przyszłość będzie dramatyczna dla Was. Będziecie wygnani, pójdziecie do niewoli, świątynia będzie zniszczona, bo Bóg Was w końcu opuści. Także ten, w którym pokładacie nadzieję, a więc ziemski król, też będzie zniszczony. Właśnie dlatego, że dokonaliście wyborów złych. Ten lud dokonał ostatecznie wyboru złego. Złego. Dlatego musiał odcierpić. I zobaczcie, w przen przen przenosi się to na życie każdego z nas. Bóg nas stawia dokładnie w tej samej sytuacji. Jeżeli dokonujemy wyborów dobrych, w tym momencie idziemy prostą ścieżką ku temu zbawieniu, które nam przygotował. Ale to zależy od nas. Bóg nas do niczego nie zmusza. Jeżeli dokonujemy wyborów złych. Niestety wiemy, co nas czeka, bo Jezus nam to też powiedział. Końcówka każdej z Ewangelii to jest końcówka czasów eschatycznych, czyli końcówka, czyli te czasy, które nadejdą w wyniku naszych wyborów. Jeżeli będzie to wybór dobra, będziecie cieszyli się, czyli będziecie jak owa pszenica, jeżeli nie to, będziecie jak chwast. Jeżeli dokonacie wyborów dobrych, będziecie jak panny mądre, jeżeli dokonacie wyboru złego, będziecie jak panny głupie itd., tak itd. Tak Więc... Zawsze Bóg uzależnia swoje decyzje od naszych. To jest właśnie taka istota tejże eschatologii, którą Bóg, um, którą Bóg wkłada na nasze barki jako odpowiedzialność. Właśnie odpowiedzialność jest, jest e, naszą odpowiedzią na to, co Bóg nam przedstawia, na te warunki, na wolność, jaką Bóg daje. I trzeci rodzaj eschatologii, tak już skrótowo, to jest z kolei Przyszłość bierna, pewna odwrotność tego, co mówiłem przed momentem. Zdawałoby się, że Bóg zawsze jest całkowicie od nas zależny, tak, w dokonywaniu wyborów. Bóg nigdy nie wpływa na naszą wolność. Bóg nam proponuje, Bóg nam zostawia wolność całkowitą, ale na czym polega przyszłość bierna? Nie mamy innych możliwości niż te, które Bóg nam zaproponował. Możliwości ostateczne, eschatyczne, są tylko dwie: albo niebo, albo piekło, albo zbawienie, albo potępienie, albo radość, albo smutek, i płacz i zgrzytanie zębów, mówi Jezus, nie? A więc albo bycie z Nim, albo bycie przeciw Niemu. Nie ma innej możliwości. I to jest to, już na co my nie mamy wpływu. I to jest to, co nazywamy przyszłością, co ja tak sobie, powiedzmy, na mój użytek nazywam przyszłością bierną. To Dokąd ja będę zmierzał, zależy ode mnie, ale nie ma trzeciej drogi. Każdy by, znaczy każdy, nie wiem, czy ludzie by nie chcieli, żeby, żeby powiedzieć Bogu: A zostaw mnie w spokoju, ja chcę żyć wiecznie tutaj. Nie, nie będzie tak. Bóg już zadekretował, że ta ziemia zniknie. Zobaczcie sobie listy po, po, powszechne, pierwszy i drugi list Piotra, list świętego Jakuba. Jest wyraźnie napisane, że ta Ziemia ulegnie zniszczeniu, ulegnie zagładzie i my na to nie, nie mamy już wpływu. Ktoś, kto by chciał żyć wiecznie na Ziemi, popełnia wielki błąd, bo żyje w stałym zakłamaniu, żyje w złudzeniu. I ta przyszłość jest już od nas kompletnie niezależna. Życie tego świata ulegnie zagładzie bliższe o wiele, że nasze życie też ulegnie końcowi. My nie mamy na to wpływu, będziemy umierać. Prędzej czy później będziemy umierać. Oczywiście. I mówi Jezus, przecież pamiętacie w Ewangelii: ani jednej minuty, ani jednej sekundy nie, dacie do długo, nie dodacie do długości waszego życia. Nic nie dodać. Nie. A więc. Ym, to, co zostało przez Boga zadekretowane, to jest koniec waszego życia i koniec życia świata. I potem właśnie będzie to, co nazywamy sądem, a więc albo życie wieczne w szczęściu, albo życie wieczne w nieszczęściu. Nie ma innych możliwości. I dlatego takim postulatem, jeżeli powiedzmy w tej eschatologii czynnej, gdzie wszystko zależy ode mnie, jakich ja dokonam wyborów, najważniejszy postulat moralny, to jest świadomy i odpowiedzialny wybór dobra. To jest najważniejsze dla mnie, bo od tego Bóg będzie uzależniał moją przyszłość. To w tej eschatologii biernej z kolei to jest kwestia zaufania. To jest najważniejszy postulat moralny. Zaufania, że sprawiedliwy Bóg, a zarazem Bóg, który mnie kocha, za każdym razem chce dla mnie przyszłości najlepszej, ale jednej z dwóch. Nie? Najlepszej, czyli bycia z Nim. Pełni szczęścia, radości, wiecznej młodości, wspólnoty, czegokolwiek byście sobie nie chcieli wyobrazić, co możecie sobie wyobrazić państwo jako najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, to to, to, to nam Bóg przygotowuje, i innej możliwości nie ma. Albo jedno, Albo drugie, albo biel, albo czerni. I to już jest to, co on zadekretował od samego początku, bez względu na to, czy my będziemy, czy nas nie będzie, czy jak długo będziemy żyć, i tak dalej, na tymże świecie. A więc takie trzy rodzaje eschatologii, do których przygotowuje nas y y y cały nurt prorocki Starego Testamentu. Ale proszę Państwa, tak odnosząc to trochę do, do samej Apokalipsy, zobaczcie, że będzie jeszcze jeden element. Dla nas niesamowicie trudny. Po cichu, rzeczywiście, wierzcie mi, modlę się o to, żeby nie dożyć tego elementu. Każdy chciałby jak najdłużej żyć, ale nie, lepiej nie, żebyśmy zdążyli umrzeć, zanim zaczną się dziać straszliwe rzeczy na tym świecie, ponieważ Apokalipsa, niestety, powiem, bardzo nam precyzuje, że ostateczne dzieje świata będą straszliwe. Straszliwe. Zresztą Jezus też w Ewangelii nam już mówi, że nadejdą trzęsienia ziemi, nadejdą katastrofy, zaćmienia słońca, że mówi, gwiazdy spadać będą. To jest oczywiście pewien symbol, ale otworzą się moce piekielne, czyli całe zło wyjdzie na tenże świat i będzie, i będą to godziny ogromnej. <laughs> Przepraszam ogromnej ciemności, ogromnych zmagań i biada ludziom, bo zresztą Jezus mówi też to zwłaszcza mówił, biada ciężarnym i karmiącym w owe dni, ponieważ w tym momencie wydarzenia będą się już działy z ogromnym tempem. Z ogromnym tempem. My już też na to wpływu nie mamy. To się będzie działo. I Apokalipsa dodaje jeszcze ten trzeci element, znaczy on nie jest niezależny od tych dwóch, tylko tamte dwa nadejdą już w ostateczności. Zarówno niebo, jak i to, co nazywamy piekłem. A więc bycie z Bogiem albo bycie przeciw Bogu. Ale jeszcze zanim to nadejdzie, to do historii naszego świata również należy to, co będzie się nazywało eliminacją szatana w jego działaniu. On nie zniknie. Szatan będzie trwał wiecznie i to jest dla niego najgorsza kara, że on będzie trwał wiecznie, ale musi zostać pozbawiony wpływu ostatecznie na ten świat, ponieważ w tym świecie nie on jest panem. O, bardzo by chciał być, ale to nie on jest panem tego świata. Natomiast nie obędzie się to bez walki i dlatego biada ludziom, którzy będą żyli w tym czasie, a będą żyli. Będą, ponieważ to zresztą nawet święty Paweł zaznaczył, że nie wszyscy umrą, kiedy nadejdzie koniec świata. Ludzkość będzie istniała. Apokalipsa też nam o tym mówi, że ludzkość będzie istniała wtedy, kiedy zacznie się naprawdę koniec świata. I dlatego to jest ta pewna część tej eschatologii. Tak, tak to nazwałem sobie biernej, na którą my już wpływu nie mamy. Natomiast to, co ja wam powiedziałem, na co możemy mieć wpływ, to, jest, to by się chronić przed tym, co niewątpliwie nadejdzie, by się chronić poprzez naszą wierność. Jeżeli ja jestem wierny, to Bóg absolutnie nie wyda mnie w siły zła, bo wtedy byłby nieuczciwy wobec mnie. Nie byłby uczciwy. Więc w tym momencie, kiedy mówi Jezus, kiedy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy. Czyli nie popadajmy w przerażenie. W przerażenie popadną ci, którzy nie będą gotowi na to. Niestety będzie ich całe mnóstwo. Całe mnóstwo ludzi, którzy, którzy dawno porzucili pana Boga i się nim nie przejmują. Będzie mnóstwo ludzi, którzy nie zdążą się nawrócić już, nawet gdyby chcieli. Nie zdążą się nawrócić, bo wydarzenia będą bardzo szybkie. Ale my, którzy chcemy trwać Panu, bo, przy Panu Bogu, zawsze możemy być pewni, że On ostatecznie wspomni nas, kiedy wszystko się dziać zacznie. Czyli tam, gdy zaczną się dziać wydarzenia, na które nie będziemy mieli wpływu, warto się do nich przygotować, wybierając świadomie Boga, bo wtedy On nas przed nimi uchroni. Czego i sobie, i Państwu życzę. Szczęść Boże i Bóg zapłać za Waszą cierpliwość, za Wasze wysłuchanie. Życzę, żebyście nie tylko. Tak dogłębnie mogli poznać, czy chcieli poznać księgi prorockie, ale byśmy żyli tym cudownym, całym bogactwem, jaki prorocy nam przekazali właśnie po to, a żebyśmy, czerpiąc ich prawdy, potrafili, stosując ją w naszym życiu, ostatecznie dokonać jak najmądrzejszych i najlepszych wyborów dobra. Szczęść Boże Państwu!